Jesteśmy świeżo po uroczystości ślubowania naszych klas wojskowych, mundurowych w naszych szkołach Andrychów, Wadowica i Kęty. Muszę przypomnieć, że to są oddziały przygotowania wojskowego, program Ministerstwa Obrony Narodowej. Młodzież przygotowywała się długi czas do tego, żeby mogli dzisiaj tak pięknie wystąpić, bo na pewno zżerała ich trema i strach, ale uważam, że sobie poradzili. Ja jestem z nich bardzo dumna i powiem Państwu, że to wymagało wysiłku, potu i jeszcze czegoś więcej. Pochwalił ich sam dowódca, wypada podziękować, pogratulować wszystkim przygotowującym, panu Pawłowi Żyglińskiemu, który jest dla nich wzorem do naśladowania. Serdecznie. Zgromadziliśmy się na uroczystości ślubowania klas pierwszych wojskowych Zespołu Szkół imienia Armii Krajowej w Andrychowie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Szkoły w Andrychowie, Wadowicach i Kętach, Klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego, Program Ministerstwa Obrony Narodowej. Pani Zofia Banat, dyrektor szkoły, wraz z przedstawicielami klas mundurowych złoży kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Pododdział w miejscu marsz. Stój. Pododdziały, hop! Pododdziały, spód! Szanowni Państwo, teraz nastąpi podniesienie flagi państwowej na marsz, w czasie którego wspólnie odśpiewamy Mazurek Dąbrowskiego. Pododdziały, hop! Na prawo, hop! Poczet flagowy, hop! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Poczet flagowy wystawili kadeci z klas drugi: Aleksandra Sol, Szymon Król, Julia Sol. Z okazji uroczystego ślubowania kadetów klas wojskowych flagę państwową podnieś! Oddziały, patrz! Na prawo, patrz! Poczet sztandarowy, baczność przed front szyku. Patrz! Szanowni Państwo, w szyku wystąpił poczet sztandarowy Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice.
Skład portu wchodzą kadeci klas trzeci. Dowódca portu Patrycja Leśnia. Sztandarowy Mateusz Kozak. Asystuje Dominika Stany. Pododdziały składające ślubowanie. 9 kroków na wprost. Marsz! Kadeci wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar. Do sztandaru. Marsz! Zaszczytu złożenia ślubowania na sztandar szkoły dostąpią kadeci. Martyna Kudłacik, Dawid Pudełko, Wojciech Puchała, Rafał Ramenda. Do! Ślubowanie. My, uczniowie szkół mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, świadomi zadań młodzieży w naszej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej, ślubujemy rzetelnie wypełniać obowiązki uczniów, uczyć się pilnie i sumiennie, pracować uczciwie i wytrwale. Ślubujemy godnie reprezentować nasze szkoły, dbać o ich dobre imię i najwyższy poziom. Szanować nauczycieli i wychowawców, pomagać im w codziennym trudzie, być odpowiedzialnym, stawiać sobie najwyższe wymagania, kształtować świadomie swoje charaktery i umysły, wolę i uczucia. Ślubujemy! Sięgać zawsze po ideały prawdy, dobra, miłości i piękna, służyć sukcesom i szczęściu naszej ojczyzny. Ślubujemy! Ślubowanie! Kadeci wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar. Do szyku. Marsz! Szanowny panie senatorze, panie pośle, koleżanki, koledzy samorządowcy, oficerowie Wojska Polskiego, dyrektorzy powiatowych jednostek służb i straży. Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj na Wadowickim Rynku, że znów po latach na Wadowickim Rynku odbywa się przysięga już nieszeregowych Wojska Polskiego, tak jak to miało miejsce jeszcze niedawno, kiedy stacjonował tutaj 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej, ale uczniów klas mundurowych ZDZ-ów. Bardzo się cieszę, że możemy Państwa tutaj gościć. Dziękuję za piękną oprawę i za to, że prezentujecie Państwo wspaniałą postawę, postawę żołnierską, przywiązania do naszych barw narodowych, do biało-czerwonej flagi, do godła, ale również szacunek do munduru i tradycji. Bardzo się nisko Państwu kłaniam. Dziękuję Państwu za ten dzisiejszy dzień, wspaniałą oprawę i wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie. Thank you.
pana podpułkownika Grzegorza Grzywnę, szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu. Witam wszystkich. Panie senatorze, panie pośle, szanowna administracji, przedstawiciele administracji publicznej, innych służb mundurowych, przedstawiciele edukacji, pani dyrektor, kadeci, uczniowie, no i rodzice. Pani dyrektor, jestem pod wrażeniem, naprawdę dużym wrażeniem to, co zobaczyłem tutaj. Rozumiem, że to są uczniowie, którzy są na pierwszym roku, pierwszej klasy. To daje dużą nadzieję. Było ślubowanie, być może za niedługo czeka was składanie przysięgi. Sama oprawa i przebieg uroczystości zbliżony, wręcz prowadzony w oparciu o regulaminy wojskowe, widać, że świadczy o tym i idziecie w kierunku związanym z siłami zbrojnymi.